Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Żółte Koperty. W dniu dzisiejszym do otwarcia były 4 koperty. Powiem, były. A dlaczego powiedziałem były? Zaraz zobaczysz. Zapraszam na film. Słuchajcie, popełniłem fejla. Zdarza się. Zapomniałem włączyć kamery tej oto tutaj, tej wielkiej kamery z tym teraz moim wielkim kciukiem. Bywa. Jako, że teraz nagrywam na dwie kamery, no takie coś może się zdarzyć. Były 4 koperty. Co w tych kopertach były? W jednej kopercie były 3 łożyska. Były 3 łożyska ceramiczne. Firmy, nawet firmowe są, bo firma nazywa się FreeSport. FreeSport. I tu jest jakaś strona internetowa, ale powiem wam szczerze, jak tak to łożysko sobie rozbujałem bez spinera, szału nie ma, mimo że jak widzimy łożysko jest ceramiczne. No i te 3. Były jeszcze koperta z jednym łożyskiem, też ceramicznym jak widać, ale za to jak już to łożysko jedno rozkręcimy, to jest moc. Kręci się. No, powiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, jak włożę to do spinera, ale to pewnie powiem wam na live. Czyli to były 2 koperty. W trzeciej kopercie były dysze. Były dysze. Dysze do H2 mego i chyba Prusa, nie. Prusa, w Prusie mam inne, bo inne bardziej takie długie. To się nazywa long short. Tak, chyba longi. A tutaj mam shorty, więc nie, w Prusie mam inną. Aktualnie te głowice mam w H2 i w Vertexie, tak? Są to głowice o wielkości otworka 0,4 mm, 10 sztuk, bo tak ostatnim razem jak wymieniałem w H2 głowicę, bo mi się zapchała, doszedłem do wniosku, że albo zgubiłem 0,4, albo po prostu mi się skończyły, więc kolejna dziesiątka przyszła. No i czwarta koperta to były 2 słomki. 2 słomki do yerba mate. Do yerby. Jakiś czas temu kupiłem sobie yerbę, chciałem w sumie rzucić kofeinę. Powiem szczerze, dalej piję kawę. Próbowałem zrobić sobie taką prowizoryczną słomkę ze zwykłej słomki. Tutaj pomysł podsunął mi Marcin. Ale niestety jakoś nie wciągnęło mnie to picie tej yerby za pomocą tamtej słomki. Zobaczymy, co będzie, jak zanurzę te oto cudo. Prawdopodobnie ze stali nierdzewnej. Na pewno ze stali nierdzewnej. Tak czy owak postaram się właśnie jutro, już wstanę, nagrywam to w nocy, zaparzyć sobie yerbę, no i spróbować tą oto słomką się napić. I zobaczyć, czy kofeina jest lepsza i kawa, czy może rzucić się na coś to bardziej naturalnego. Dobra, reasumując całe mega żółte koperty sztuk 4, a tak naprawdę te żółte koperty to były zwykłe foliówki. To mamy głowice, pojedyncze łożysko do spinera, 3 też ceramiczne łożyska do spinera, no i 2 słomki do yerby, w sumie jedna dla mnie, druga dla żony. No, zobaczymy, czy ta yerba nam zasmakuje. To tyle. Może ta forma żółtych kopert będzie lepsza niż ta, co była do tej pory? Oceńcie to proszę. Czy wolicie otwieranie kopert na odcinku, czy po prostu takie luźne gadanie na temat tego, co przed chwilą otworzyłem, tak? Bo może w tym momencie będę w stanie nawet się troszeczkę merytorycznie przygotować do tego, co jest w żółtej kopercie. Mówię może, bo znając siebie, może być z tym ciężko, bo niestety brak czasu. Ale, kto wie. Cóż, w sumie wszystko zależy w tym momencie od was, więc jeżeli się podobało, zachęcam dać łapkę w górę. Wtedy będę wiedział, czy ta forma jest fajna, czy może ta wcześniejsza. Może coś przez to, że źle nagrałem, spowoduje to, że będzie coś lepszego na moim kanale. Zobaczymy. Tradycyjnie
zachęcam do dania łapki w górę, napisania komentarza, polecenia kanału swoim znajomym, a ja się żegnam, życząc miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film oglądasz i do następnego razu. Trzymaj się. Tak, tak. Cześć.